Pochwalony Jezus Chrystus. No, Pomałś tu robi studio nagraniowe. Nie wiem, co z tego wyniknie. No, mam taki sprzęt, jaki mam. No, medytacja do dzisiejszej Ewangelii z wielkiego poniedziałku. Ewangelia zaraz po wydarzeniach związanych ze skrzeszeniem łazarza, uczta w Betanii. Taka uczta nacechowana wielką harmonią, Kość. że w tej harmonii. Pojawia się taki jakby zgrzyt, prawda, jakby ziarno piasku, takie w trybach doskonale pracujących, mianowicie Judasz. No, ale żeby zrozumieć dzisiejszą Ewangelię, to właściwie czasy przypomnieć inną ucztę w Betanii, pierwszą ucztę, pierwszy pobyt Jezusa w Betanii, kiedy było w sumie dość podobnie. Jezus zasiadał przy stole, Maria u jego stóp. Marta usługiwała, ale to wszystko nie funkcjonowało, tam była jeden wiel jedna wielka zazdrość, jeden wielki zgrzyt, prawda, cała ta sytuacja z Martą, która się domaga od Jezusa, żeby napomniał Marię, żeby jej pomogła. Tak właściwie, jak się czyta opis tego pierwszego pobytu Jezusa w Betanii, po grecku, to tam odnosi się wrażenie, że Marta tak naprawdę ostatecznie nie tyle chce żeby Jezus spowodował, żeby Maria jej pomogła, tylko właściwie jak się głębiej w to wniknie, to w sumie okazuje się, że Marcie chodzi o to, żeby Jezus spowodował, żeby Margi było tak samo źle jak Marcie. Tak samo źle jak Marcie. Marcie, która jest kompletnie niepogodzona ze swoją rolą, ze swoją posługą, ze swoją codziennością, ze swoim życiem. I to jest właśnie problem. Problem naszego głębokiego niepogodzenia się ze sobą, ze swoją codziennością. Ze swoim życiem, ze swoim tak zwanym krzyżem. Jezus mówi o dźwiganiu swojego krzyża. Tak a propos, proszę zauważyć, że Jezus w ten sposób no, chce zdjąć z nas różne niepotrzebne ciężary. Mówi o tym, że kto nie dźwiga swojego krzyża. Ten nie jest w stanie, nie ma siły, udynataj. Udy... To, 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 to stwierdzenie Jezusa mówi o braku siły, braku możliwości, braku mocy do tego, żeby za nim pójść. Właśnie dlatego my często nie jesteśmy w stanie pójść za Jezusem, bo dźwigamy mnóstwo nie swoich krzyży. I teraz Jezus mówi: odłóż to wszystko, odłóż to wszystko, coś nazbierał, co żeś nagromadził, co żeś nabrał na plecy. Weź tylko to, co Twoje, tylko i wyłącznie to, co Twoje. I jeszcze Jezus w innym miejscu dodaje, że jeżeli ktoś przyjdzie do Niego, nauczy się od Niego być cichy i pokornym sercem, i weźmie swój krzyż, to odkryje, że to jarzmo jest słodkie i brzemie lekkie. Paradoksalne słowa Jezusa, które rzeczywiście dzisiaj się sprawdzają, w dzisiejszej Ewangelii widzimy spełnienie tych słów. Że faktycznie, kiedy Jezus doprowadził całą rodzinę w Betanii do tego, co chce zrobić z każdym z nas, to okazuje się, że to jest jedna wielka harmonia, jeden wielki ład, porządek, radość, szczęście. Wszystko jest zanurzone w zapachu olejku, w zapachu ducha, w zapachu miłości. Tutaj od razu, proszę Państwa, się pojawia cała pieśń nad pieśniami, pieśń miłości między oblubieńcem, oblubienicą. Właśnie nazwy greckie tego olejku, jakie tutaj Ewangelista Jan użył, no to od razu, przywożą, przywodzą na myśl właśnie całą pieśń nad pieśniami. To trzeba widzieć ten cały taniec oblubieńca, Ulubienicy, te wzajemne zaloty, tą ogromną miłość. I to wszystko jest właśnie w tej miłości zanurzone, w atmosferze tej miłości. Tylko że pojawia się w tej atmosferze pewien zgrzyt. No i właśnie. Proszę Państwa, właśnie trzeba mieć pamięci. Tamtą pierwszą ucztę, nie? to całe takie niepogodzenie się, niepogodzenie się ze sobą, ze swoją codziennością, swoją posługą, swoim życiem. I jeszcze trzeba mieć pamięci, jeśli patrzymy na tą dzisiejszą sielankę, to, co święty Paweł mówi o ciele Chrystusowym, którym jest Kościół. Nie? Mówi, że w tym ciele są różne członki, różne narządy, organy. I harmonia, radość, szczęście to jest wtedy, kiedy każdy narząd, organ, każdy członek pozostaje na swoim miejscu i robi dokładnie to, co do niego należy. Właśnie pokazuje to Święty Paweł, że gdyby te narządy, organy zaczęły próbować zamieniać się miejscami, wyrywać się nawzajem swoją rolę, no to wtedy zaczęłaby się w organizmie wielka bieda. I to ciało przestałoby funkcjonować, umarłoby, rozpadło się w proch i pył i właśnie... Rzeczywiście, proszę państwa, do tego doszło, nie? Rzeczywiście ta pierwotna harmonia, w której żyliśmy w raju, pierwotna harmonia, kiedy wszystko było poustawiane na swoim miejscu, kiedy każdy był na swoim miejscu i z radością to swoje miejsce przeżywał, ta pierwotna harmonia rozpadła się w proch i pył. Jak? A no, właśnie taką drogą. Także proszę zobaczyć, droga grzechu pierworodnego to jest droga dojścia do głębokiego niezadowolenia z siebie, z tego, co ja mam, kim jestem co robię, czym się zajmuję, no i właśnie pozostaje po grzechu to głębokie niezadowolenie, głęboka nieakceptacja siebie, przekonanie, że jestem nagi, wielki wstyd z tego powodu, kim jestem, jaki jestem, prawda, doświadczenie, że nie mam nic i tak dalej, i tak dalej. Właśnie to, to jest droga grzechu, droga dojścia właśnie do takiego stanu, stanu wiecznego niezadowolenia, wiecznego zgrzytania zębami na wszystko i na wszystkich, wiecznego płaczu, żalu, rozpaczy, bo, bo, bo nie mam nic, bo jestem nikim, bo wszystko jest źle, wszystko jest nie tak i w ogóle i tak dalej. Właśnie to jest droga grzechu i tak się kończy grzech. I teraz Jezus próbuje nas poprowadzić drogą odwrotną, próbuje nas doprowadzić z powrotem do tej harmonii I teraz na początku Wielkiego Tygodnia, 6 dni przed Paschą, Jezus... Zabiera swoich uczciów, uczniów na ucztę do Betanii, żeby im pokazać, o co mu chodzi. O tą pierwotną harmonię, gdzie każdy jest na swoim miejscu, każdy jest zachwycony, zadowolony. Tu, proszę Państwa, jeszcze mi się kojarzy ta przypowiedź Jezusa o robotnikach winnicy, tych najemnikach, o, 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 o tych właśnie takich. O po których gospodarz wychodzi co godzinę, umawia się z nimi o denara na, za, za pracę i posyła do swoich, swojej winicy. Tam się pojawia takie ładne greckie słowo symfoneo. Także gospodarz wychodzi, dogaduje się z nimi na denara, i to właśnie to dogadywanie się o denara, to jest w grece oddane takim słowem symfoneo. On doprowadza do symfonii, do harmonii między nimi a sobą, doprowadza ich do harmonii, do symfonii ze sobą samym, tak, obiecując im denara, dając im denara. Tu trzeba mieć pamięci, że denar to jest zwyczajowo, to w rozumieniu Żydów to jest właśnie to wszystko, co ja potrzebuję, żeby przeżyć jeden dzień, nie? prawda? To jest wszystko, co ja potrzebuję, żeby przeżyć jeden dzień, denar. Nie? Ja dostaję boskiego denara, żeby przeżyć ten dzisiejszy dzień. I ten dar jest jednocześnie zaproszeniem do symfonii samego Boga, Właśnie to, co oglądamy dzisiaj w Betanii, w, w tej uczcie w Betanii, prawda, tą harmonię, wszystko zanurzone w tym zapachu olejku, zapachu ducha, to jest właśnie ta symfonia Boga, trójjednego. Symfonia osób, które przeżywają nieskończoną, niekończącą się radość, szczęście, spełnienie we wzajemnym obdarowaniu się sobą, osobami, wzajemnym posiadaniu siebie, osób. Ojciec jest cały darem dla syna. Syn całym sobą przyjmuje Ojca, oddaje się Ojcu w darze. Ojciec całym sobą przyjmuje Syna, daje się w darze. To wszystko zanurzone w Duchu Świętym. Ojciec posiada Syna, posiada siebie i to posiadanie siebie wyraża się w darze, z całego siebie dla Syna. I Syn posiada całego Ojca, przyjmuje Ojca. Nie grymasi, nie kaprysi, że Ojciec mi się daje nie tak czy coś tam, czy to mi się nie podoba, w zachwycie przyjmuję całego ojca, nie? Bo, bo ojciec chce być mój, chce być moim ojcem nie? i zaprasza mnie, żebym ja był jego synem. I ja, ja przyjmuję ten dar ojca prawda, i, i, i daję się ojcu cały prawda, i to wszystko zanurzone w duchu, zanurzone w aromacie ducha, w aromacie miłości. Ojciec i syn zanurzeni w duchu, w jedności ducha, w jedności miłości. I to jest właśnie to, nie? Wasze te obrazy, które buduje Święty Jan, Jezus zasiadający przy stole, współzasiadający Łazarz, posługująca Marta i Maria, która wprowadza w to wszystko zapach ducha, prawda? Zapach ducha. Właśnie ta harmonia Boga, do której my zostaliśmy zaproszeni, że dlatego jesteśmy, proszę Państwa, osobami, dlatego jesteśmy osobami, dlatego zostaliśmy dźwignięci darem Boga z nieistnienia. Dobycia osobami pośród osób, wysłunąć osób. To Trzeba rozumieć, że, że Bóg, który jedyny jest szczęśliwy sam w sobie, on nie potrzebuje nic do szczęścia, w szczególności nie potrzebuje nas do szczęścia. To nie jest tak, że mm, Pan Bóg był nieszczęśliwy, coś mu brakowało i dlatego nas zaprosił. Nie, On jest szczęśliwy sam w sobie. Ojciec i syn i Duch Święty są szczęśliwi sami w sobie. Mając siebie. I Bóg nic nie potrzebuje do szczęścia. Nie daje się sprowokować do takiego myślenia, że czegoś mi za mało, czegoś mi brakuje, prawda? Będę czegoś szukał. U Pana Boga to działa inaczej. To jest miłość, która się otwiera i zaprasza. Zobacz, jak jestem szczęśliwy. Zobacz, w jakiej symfonii, harmonii, w jakiej radości, w jakim szczęściu żyję. I Ciebie zapraszam właśnie do tej radości, do tej symfonii, do tej harmonii, do tego szczęścia, do tego wzajemnego przyjęcia i obdarowania się sobą, nie czymś, ale sobą. Właśnie to jest to, że dla Boga najwyższą wartością jest osoba. Dla miłości najwyższą wartością jest osoba. Miłość ma jedną z takich trzech fundamentalnych cech, że miłość jest totalnie u Boga, u Boga. Y że bez Ciebie nie mam nic, ale jak mam Ciebie, to mam wszystko. Nic mi Ciebie nie zastąpi, bo, bo nic nie jest Tobą. Właśnie nie ma żadnej konkurencji. To... to, to... To, to, to nie jest tak, że syn zabiega o miłość ojca i konkuruje. To syn wie, że to nie ma żadnej konkurencji, bo, bo osoba jest bezkonkurencyjna. Wartość osoby jest w ogóle bezkonkurencyjna. I myśmy do tego zostali zaproszeni, my, my, którzy, nas nie było, nie istnieliśmy. Zostaliśmy zaproszeni do bycia osobami we wspólnocie osób. Zostaliśmy zaproszeni do radości osób, które nawzajem posiadają siebie i nawzajem siebie ofiarowują, sobie nawzajem... Wszystko w aromacie ducha, zanurzone właśnie w tej atmosferze ducha, w miłości, w radości, w szczęściu, w wolności. Że ja w wolności przyjmuję Ciebie takim, jakim jesteś. I w wolności daję Ci siebie takim, jakim jesteś. Właśnie. I to zostaliśmy do tej symfonii zaproszeni, do tej harmonii, do tej symfonii. Właśnie o tym jest ta y, przypowieść o robotnikach. Oni zostali zaproszeni do symfonii, oni dochodzą do tej symfonii, i wtedy gospodarz może ich bezpiecznie posłać do swojej winicy, dlatego że oni są wewnętrznej symfonii z Nim. Może ich bezpiecznie po posłać, bo przez nich On sam przyjdzie. Jego symfonia, Jego Ład, Jego Harmonia, Jego Porządek, Jego Duch. Oni idą, ale pozostają w jedności Ducha z Nim, z gospodarzem. Właśnie w tym Duchu przychodzi Jezus. Pozostaje w jedności Ducha, w nieustannej symfonii z Ojcem. Dlatego Jezus nam wyznaje Ojca i do tej symfonii nas zaprasza. I później powie, jak Ojciec posłał mnie, tak ja was posyłam. Weźmijcie Ducha Świętego. Posyłam was. Doprowadził do symfonii, do harmonii ze sobą samym. Do pogodzenia się z tym, w jaki sposób Bóg mnie zaprasza. Bo słuchajcie, dzisiaj trzeba przemedytować właśnie tą niepojętą łaskę, której doświadczamy, że Bóg, który jedyny, otwiera się przede mną i zaprasza mnie, choć mnie nie, po, nie potrzebuje. Mnie, którego nie było, nie jestem, jestem nikim, jestem prochem, jestem nicością i zostałem zaproszony. Doświadczam, że jestem osobą, doświadczam zaproszenia. Doświadczam, że zostałem obdarowany denarem, boskim denarem. Tu trzeba sobie przypomnieć, prawda, Eucharystię, kostwie, która jest okrągła boski denar. Każdy z nas ma tego samego denara. Tego samego Pana każdy z nas dostaje, tylko że każdy z nas dostaje go na swój wyłączny, niepowtarzalny, jedyny sposób i to jest moja indywidualność, to jest moja niepowtarzalność, to jest moja tożsamość. Sposób, w jaki Pan mnie się daje, w jaki sposób mnie zaprasza do, do udziału w Jego losie, w Jego życiu, w Jego byciu, w Jego relacji z ojcem, prawda, w Jego byciu z synem sposób, w jaki Pan mnie zaprasza. I tym sposobem to jest moja codzienność. To, do czego Pan mnie w codzienności mnie konkretnie zaprasza. Sposób, w jaki ja Mu towarzyszę. Łazarz zasiada z Panem. Marta posługuje. Maria namasza Panu nogi. Każdy ma swój sposób bycia z Panem, ale to jest ten sam Pan i każdy z nas ma całego Pana, tylko na swój niepowtarzalny sposób. A problem się zaczyna wtedy, kiedy właśnie tak jak w tej przypowieści o tych robotnikach, pojawi się co? Pojawi się takie coś, co język grecki oddaje słowem gongydzo, Oni w pewnym momencie zaczynają gongydzo, To już właśnie ten zgrzyt słychać, nie Nie miało być symfoneo, miało być symfoneo, a jest gongydzo, I to gongydzo się dzisiaj pojawia, znaczy dosłownie to słowo w dzisiejszej Ewangelii nie pada, ale przy zobaczyć, jaki zgrzyt się pojawia właśnie w przypadku Judasza. I w przypadku tych faryzeuszy, przepraszam, arcykapłanów, którzy decydują się zabić, również łazarza. Proszę zobaczyć, udział łazarza w życiu pana, niepowtarzalny, jedyny. Prawda, w losie pana. Tak, aż do końca, prawda? Że, że on zasiada razem z panem, zasiada razem z panem, prawda? Ma swój sposób na uczestnictwo w losie pana. I ten jego sposób się rozciąga na całą jego, całe jego życie, całego, całą jego doczesność i całą jego wieczność. I teraz właśnie dlatego, że Duch próbuje doprowadzić nas do Gongedza, do szemrania, do narzekania, do niezadowolenia z mojej własnej codzienności, z tego, w jaki sposób Pan mi się daje, z tego, że mam właśnie doprowadzić mnie do tego, że no mam tylko Pana, no ale co z tego, że mam Pana, no co, co teraz ten Pan dla mnie zrobi, co mi da, prawda. Zobaczcie, że to jest obecne też u uczniów, u Jakuba Jana na przykład, nie. Panie, no fajnie, że Cię mamy, ale jakby tak jeszcze fajne stanowiska, jakbyś nam zarezerwował, dwa, dwa jakieś dobre ministerstwa, nie. I to też na przykład święty Łukasz nie ukrywa, że Pan daje się uczniom na ostatniej wieczerzy, daje im swoje ciało, swoją krew, i mówi święty Łuka, że oni się pokłócili o to, który z nich jest największy. Wiesz, że to jest właśnie to, że mi nie wystarcza, że jestem osobą, nie, nie wystarcza, że jestem za, zaproszony. Nie, przestaję dostrzegać tą niepojętą łaskę, że wspólnota osób otworzyła się przede mną i mnie zaprosiła. Zaczynam się pytać, a co ja z tego będę miał? A co ja właśnie z tego nie miałem? Zaczynam narzekać na sposób, w jaki zostałem zaproszony, sposób, w jaki jestem obdarowany życiem, istnieniem, sposób, w jaki Pan mi się daje i sposób, w jaki mnie zaprasza do uczestnictwa w jego życiu, w jego losie. Zaczynam narzekać na moją codzienność, na mój los, prawda, na moją posługę. O właśnie, to jest ten pierwszy pobyt Pana. U Marty i Marii w Betanii, jest w Marta, nie? Posługuje, no kto jej kazał, prawda? Sama chciała, wreszcie nie wytrzymuje. To, 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 co ona mówi do Jezusa, właśnie ta, ta, ta cała pretensja do Jezusa, to wynika z tego, że ona już wewnętrznie jest nakręcona, nie? A dlaczego ja muszę posługiwać? A dlaczego ona tylko siedzi? I to gongedzo gongedzo i to gongedzo dzisiaj u Judasza, nie? Zamiast się radować, jestem z Panem, mam Pana. Jestem na uczcie z Panem, na uczcie osób, i na tej uczcie najważniejsze są osoby, wspólnota osób. To nie, a co ja będę jadł, a na którym miejscu będę siedział, prawda? A co ja będę robił, a jak mnie Pan zaprosił, a czemu mnie zaprosił tak, a tamtego tak, czy to nieustanne gongydzo? A gdzie jest kontemplacja łaski, łaski niepojętej, że trój, jedyny Bóg otworzył się przede mną i zaprosił mnie? Mnie zaprosił, mnie proch, w jedyny niepowtarzalny sposób zaprosił mnie, bym istniał jako osoba we wspólnocie osób. I to jest Chrzest, który przyjmujemy, Chrzest, który przyjmujemy w imię Boga. Boga, którym na imię Ojciec i Syn i Duch Święty. To jest imię Boga. Ojciec i Syn i Duch Święty. Wspólnota. To jest imię Boga. I do tego i zostaliśmy zaproszeni. I od momentu mojego Chrztu Bóg ma na imię Ojciec i Syn i Duch Święty i Wojtek. I Wojtek, i Ania, i Kasia, i Jakub, i Jan, i tak dalej, i tak dalej. Że Bóg postanowił rozszerzyć swoje imię, nie musiał, chciał, I żebym ja zobaczył tą wielką łaskę, właśnie w każdej chwili, kiedy odkrywam, że jestem osobą. I żebym zobaczył moją codzienność jako nieprzerwany ciąg obdarowania osobowym Bogiem i zaproszenia do bycia z osobowym Bogiem we wspólnocie osobowego Boga. I że moje życie, moja codzienność jest sposobem na doświadczanie, na ucztowanie. Jeżeli ja przeniosę tą moją codzienność, że się na to wewnętrzne przeżywanie, że, że moja codzienność jest właśnie doświadczaniem tego, że ciągle jestem we wspólnocie Ojca i Syna i Ducha Świętego, jestem na uczcie osób nieustannie, już tu i teraz. I że moja codzienność jest dzisiaj sposobem na przeżywanie, doświadczanie tej wspólnoty. To, co, to, do czego Jezus dzisiaj mnie zaprasza. nie? Jezus, Jezus, który zastawia ucztę, który jest, mówiąc tak kolokwialnie, głównym daniem na tym uczcie. Nie? Daje łazarzowi udział, nie? Jezus jest jednym z zasiadających z Jezusem. Łazarz jest jednym z zasiadających z Jezusem. Dosłownie tekst grecki mówi, że leżącym razem z Jezusem, bo ucztej się jadło na leżąco, prawda? Jezus sługa, który przychodzi, aby służyć, zaprasza Martę do współsłużenia. Jezus, który daje ducha, nie? który daje miłość, zaprasza Marię, żeby razem z Nim dawała ducha, dawała miłość. Każdy z nas jest zaproszony przez tego samego Jezusa. I każdy z nas ma tego całego Jezusa. Każdy z nas. Tylko czy my umiemy się tym cieszyć? Czy umiemy się tym cieszyć? Bo to, do czego doprowadza nas duch, to właśnie takie szalone pragnienie posiadania wszystkiego, robienia wszystkiego. Że ja chętnie chcę mieć Jezusa, chcę mieć Boga, chcę mieć życie, ale na moich warunkach. Tak jak ja sobie to wyobrażam. Że zapominam, że to jest łaska, że to jest dar. A właśnie dopóki żyję wpatrzony w łaskę, w dar, żyję w radości, w szczęściu, w harmonii. W adoracji nieprzerwanej, bo kontempluję łaskę dar, jaki otrzymałem, i tej radości nic nie w stanie mnie odebrać. Tej radości ucztowania we wspólnocie osób. Jeżeli ja nauczę się tak przeżywać moją codzienność, zniknie właśnie takie łakomstwo robienia wszystkiego, posiadania wszystkiego, chwytania się za wszystko i żeby było po mojemu. Bo ja będę żył zachwyconym łaską, która dzisiaj dostałem. Zaproszeniem którego dzisiaj do, doświadczam, zaproszeniem na ucztę osób, zaproszeniem do wspólnoty Ojca i Syna i Ducha Świętego. Właśnie, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.